Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu analizy wszystkich utworów Fryderyka Chopina. Stuttgart, wrzesień 1831 roku. Chopin sam. Chopin pisze pamiętnik. Cytuję. Pisałem poprzednie karty, nic nie wiedząc, że wróg w domu. Przedmieścia zburzone, spalone. Jaś, Wiluś na wałach, pewno zginął. Marcela widzę w niewoli. Sowiński ten poczciwieć w ręku tych szelmów. O Boże, jesteś Ty. Jesteś i nie mścisz się. Czy jeszcze ci nie dość zbrodni moskiewskich, alboś sam Moskal? Mój biedny ojciec, mój poczciwiecz, może głodny, nie ma za co matce chleba kupić. Może siostry moje uległy wściekłości rozhukanego łajdactwa moskiewskiego. Paszkiewicz, jeden psiak z Mohilewa, dobywa siedziby pierwszych monarchów Europy? Pierwszych monarchów Europy. Moskal panem świata? O ojcze, takież to przyjemności na twoje stare lata. Matko cierpiąca, tkliwa matko, przeżyłaś córkę, żeby się doczekać, jak Moskal po jej kościach wpadnie gnębić ciebie. Ach, Powązki, grób jej szanowali? Zdeptany. Tysiąc innych trupów przywaliło mogilę. Spalili miasto! Ach, czemuż choć jednego Moskala zabić nie mogłem? O, Tytusie! Tytusie! Takie oto słowa wyrzuca z siebie zdruzgotany Chopin, który nie wie, co ze sobą zrobić, daleko od kraju, spalonego kraju. Powstanie listopadowe upadło. Ludzie zginęli. Marzenia o wolnej Polsce runęły i roztrzaskały się. Chopin traci głowę. W tych listach tutaj traci głowę. Widzi jakieś wizje w swojej głowie, które w ogóle... Tak jakby one były naprawdę, wcale nie muszą się dziać naprawdę. Nie wie, co się z nim dzieje. To wtedy właśnie stworzył to arcydzieło, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Etiuda C-moll, opus 10, numer 12. Nie da się jej grać, nie myśląc o tym. Nie da się jej słuchać, nie mając w głowie tych słów Chopina. Jak dobrze, że one się zachowały. Jak wielkie szczęście mamy, szczęście jako my, miłośnicy Chopina. Wiemy, co naprawdę działo się w jego sercu. Choć ta muzyka oddaje to więcej niż 1000 słów. I właściwie cała analiza etiudy mogłaby się zakończyć na tym tylko tekście. Ja ten tekst już cytowałem, nawet szerzej, podczas przede wszystkim mojego filmu o Preludium Demol ostatnim. Jeśli Państwo jeszcze nie oglądali tego odcinka, bardzo zachęcam, bo tam mamy bardzo podobne odczucia Fryderyka Chopina i tam cytuję jeszcze dłuższy fragment pamiętników. Dziś przed nami etiuda, a więc musimy również pomyśleć o tym, dlaczego jest to etiuda. Oczywiście ostatnia etiuda Chopina z opusu 10 jest na rękę lewą. Nie jest to pierwsza etiuda, która rozwija technikę lewej ręki, ale niewątpliwie tego typu technikę jest to etiuda właściwie pierwsza. Troszkę już mieliśmy w etiudzie 4, ale tutaj mamy, proszę Państwa, jakby odwrócenie troszeczkę etiudy 8. Etiuda 8, jak pamiętamy, F-dur, była na prawą rękę i na podkładanie kciuka w prawej ręce, prawda? Czyli...
cały czas mieliśmy to podkładanie kciuka, ja pokazywałem Państwu, tak, prawda? Tutaj w lewa ręka musi grać również bardzo podobne kwestie. Posłuchajmy. Warto posłuchać lewej ręki, bo zazwyczaj jej się samej nie słyszy, prawda? Więc... i tak dalej, i tak dalej. Tak się to ćwiczy. Najlepiej na początek wyćwiczyć samą lewą rękę. W ogóle nie, o prawej nie myśleć. Lewa musi się nauczyć. Ona gra cały czas głośno i szybko, więc znów ból ręki, jeżeli jest spięta. Znów ta wytrzymałość lewej ręki musi być opanowana. Równość tych wszystkich nut. I dopiero wtedy można przystąpić do ręki, która tak naprawdę ma całą treść. Ręki, która oddaje treść pamiętnika stuttgarckiego. Treść Chopina, który jest załamany, który jest zdruzgotany. Dodatkową trudnością tej etiudy jest właśnie to, że tak naprawdę nie jest ona etiudą. Jest ona poematem właśnie o tej tragedii. O tym, co czuje człowiek, który to pisze. Więc nie można jej grać równo, nie można jej grać z metronomem, nie można prawej ręki, to jest bardzo ważne, co teraz powiem. Nie można prawej ręki dostosować do lewej. Trzeba to zrobić na odwrót. To lewa musi się dostosować do tego, w jaki sposób prawa chce wykrzyczeć swoje emocje. To są bardzo ważne słowa. Prawa w tej etiudzie wrzeszczy. Także aż głos traci. To jest dla Chopina rodzaj autoterapii. Chopin wrzeszczy, wyżywa się na fortepianie potem, po to, żeby po zagraniu takiego utworu poczuć się lepiej. Tak jak człowiek, który jest bardzo zdenerwowany, czasami takim mocnym krzykiem potrafi w jakiś sposób wyrzucić z siebie te emocje. I to jest nawet zdrowsze niż trzymać je w sobie, jak wszyscy mądrzy ludzie mówią. A więc analiza formalna. Jak to brzmi? Ale cóż, zrobić ją trzeba. Cała etiuda rozpoczyna się akordem, który od razu wywołuje w nas wrażenie ściśnięcie serca. A tak naprawdę, jakbym zagrał to łokciem, byłoby to samo, co Chopin chciał osiągnąć, prawda? Czy tak nie grał? Nie wiadomo, może tak grał, może nawet głową walił, jak głową w ścianę. Nieprawdopodobne emocje towarzyszą. To samo mamy w skercu Hamol. Jak Państwo pamiętacie, też grałem łokciami, było takie szokujące na pewno dla wielu z Państwa. Pierwsze akordy skerca Hamol. Też napisane w tym czasie. Cała etiuda rozpoczyna się od razu od właśnie nie ma, to znaczy to jest wstęp, ale to jest wstęp, który wprowadza nas w ten nastrój, nastrój pędu, nastrój dramatu, nastrój tego, tej burzy wewnętrznej, która Chopin chce iść, chce biec, chce niszczyć, chce zabijać tak naprawdę, on to pisze, chce mordować, po prostu chce, jest Chopin, my sobie Chopina takiego nie wyobrażamy, ale to też był mężczyzna, młody, też on był, może był słaby ciałem, ale był bardzo silny duchem. Jakby mógł, to by pobiegł tam, powybijał wszystkich Moskali, uratował wszystkich Polaków i wtedy byłby spełniony. Nie mógł tego zrobić, ale mógł o tym marzyć. Mógł napisać taką muzykę. Muzyka, która jest bronią tak naprawdę również, prawda? Taką muzyczną bronią, muzycznym buntem przeciwko agresji, przeciwko temu, co się dzieje. Dlatego rozpoczyna właśnie w ten sposób.
I mamy dwa okrzyki prawej ręki. I jeszcze wyżej. Jak jakieś strzały, prawda? Czy armatnie. Do tego mamy lewą rękę, która bardzo szybkimi przebiegami wywołuje w nas wrażenie pędu, wrażenie niepokoju. Potem prawa dołącza do lewej i grają razem. I rozpoczyna się prawdziwa akcja. I teraz właśnie, co wywołuje taki dramat? Ja bardzo lubię tutaj rozkładać to na czynniki pierwsze. No, lewa ręka razem z pedałem i tym, co Państwu pokazałem, jak w etiudzie F-dur mamy kompletnie inny klimat. Jeżeli to samo gra lewa ręka, boimy się, prawda? To jest straszne. I to jest niesamowicie napisane. I na tym tle mamy treść ręki prawej. Co prawa robi? Prawa wyrzuca z siebie cztery nuty. Proszę Państwa, dla mnie to jest nic innego jak to, co w tym tekście przeczytałem. Boże, jesteś Ty! Boże, czy Ty istniejesz? Na to jest odpowiedź. Ta odpowiedź, proszę Państwa, jest w dynamice piano. Nie zawsze pianiści to robią, a szkoda, bo to jest bardzo ważne. Chopin sam przeraża się swojego pytania. Chopin, wychowany w religijnej rodzinie, wierzący w Boga, ma kryzys wiary. Co się dzieje z jego ojczyzną? Czy Boże, czy Ty istniejesz? Czy jesteś Rosjaninem, Moskalem? To są bluźnierstwa. Tak naprawdę. I proszę Państwa, Chopin aż sam się przeraża swoich słów. I dlatego piano. Ale za chwilę pyta drugi raz. I znów. Czyli jakby mamy jakby trochę odpowiedź, prawda, na to pytanie, ale jest jakby sam z sobą zszokowany tym, co się w nim dzieje. I potem druga część frazy, która kończy się wielkim cierpieniem, sekundą małą. Posłuchajmy tej drugiej frazy. I teraz! Pa-pa! Tak jakby ktoś otrzymał cios. I... To wszystko jest tak bardzo wojenne, tak bardzo wyrażające wszystkie stany Chopina. I proszę Państwa, co się dzieje za drugim razem? Rzecz niesamowita. To była pierwszy okres muzyczny. Drugi okres muzyczny rozpoczyna się tym samym, ale Chopin pisze, nie uwierzycie Państwo, sotto voce, czyli wyrzucił z siebie wszystko. Rozdarł szaty, zniszczył okno, prawda? Wybił szybę, rozwalił coś, zmęczył się. I co? Dalej czuję to samo, ale bardzo głęboko w sobie, dlatego to wszystko jest sotto voce, ale dalej intensywne. Będziemy mieli falę, która znów narasta w nim ta złość. Posłuchajmy, jak fenomenalnie napisane. Razem z basem w lewej ręce. I teraz tutaj mamy to. To jest takie bohaterskie, prawda? Polonezowe wręcz to. Chopin używał podobnych fraz w polonezach, gdzie było to ta duma, to co Chopin pisał, że pierwsza monarchia w Europie zniszczona przez Moskali. Duma, która została zniszczona. I to jest pierwsza część etiudy, część A. Posłuchajmy jej teraz w całości. (Śmiech)
rozpoczyna się część druga. Część druga, która w lewej ręce mamy ciągłe, nieustanne fale narastające i cofające się, narastające i cofające się, narastające i cofające się. A prawa ręka kontynuuje ten taki polonezowy rytm, który jest tak bardzo wstrząsający. Posłuchajmy. Część tej frazy to są znów okrzyki. Okrzyki. Pam, pam, jam, pa. To jest nawiązanie do tego. Mamy tutaj bardzo podobny motyw, prawda? To. I tutaj jest wybuch po prostu. Wszelkie siły. Chopin wyrzuca wszystko z siebie. Dwa razy. Pierwszy raz. I drugi raz. Mamy powrót do wstępu. To jest trochę dziwne. Czyli może to nie był wstęp. Ale jednak jest tutaj powrót do wstępu. I teraz rozpoczyna się część A1, czyli rozpoczyna się powrót do początku. I tutaj, proszę Państwa, to co Chopin robi z tą prawą ręką, z tym co mieliśmy na początku, tylko ta-tam, pa-pam, już przechodzi nasze wyobrażenia. Agresja, to nie jest dobre słowo, ja wiem, ale to jest adekwatne słowo tutaj. Dramat, Chopin już właściwie ma ochotę po prostu walić pięściami w tą klawiaturę. I te dodatkowe nuty, które tutaj są, one właśnie potęgują jeszcze bardziej te skrajne emocje. Posłuchajmy. Tak naprawdę chyba wydaje mi się, że tylko Polacy, ewentualnie jakieś narodowości, które były też tak brutalnie atakowane, tłamszone, niszczone, potrafią naprawdę zrozumieć głębię przekazu tej etiudy. I zwłaszcza w tym momencie, posłuchajmy, tu też mamy znów Chopina, który sam się boi tego, co mówi, bo zaraz będzie odpowiedź w piano. I dalej, proszę posłuchać, jak są powtarzane akordy. Jakby zwycięstwo, to znaczy marzenie o tym, że jednak zwyciężymy tutaj. Ale teraz wszystko się ucisza i teraz, proszę Państwa, chcę Państwu powiedzieć coś ważnego. Otóż, choć cała etiuda jest niezwykle dramatyczna, to tak naprawdę największy dramat, największa beznadzieja i najgorszy stan emocjonalny Chopina tutaj pokazany jest na końcu i pokazany jest w najcichszej dynamice. Czyli taka bolesna prawda trochę o tym, że tak naprawdę najgłębszy smutek to już jest ta beznadzieja, kiedy już nawet nie mamy siły krzyczeć. Chopin, kiedy przeszło mu już te pierwsze emocje, to napisał pewnie etiudę Esmol, opus 10, numer 6, którą analizowaliśmy kilka dni temu. 6 dni temu. I tutaj, proszę Państwa, mamy taki przedsmak, bo faktycznie największy dramat tej etiudy odbywa się na końcu. I tylko ostatnie akordy, ostatnie burzliwe zejście w dół oraz akordy, które mi osobiście przypominają po prostu uderzanie pięścią w stół wiele razy z tych odczuć, które Chopin ma. Chcesz zniszczyć po prostu stół z tej beznadziei, której jest. Z tego nie chcę żyć w tym, co czuję. Posłuchajmy tej kody.
i posłuchajmy, jak to wszystko wchodzi w taką ciemną, bardzo smutną otchłań. I tutaj jest soto w oczy, proszę Państwa, i tu już nie ma siły. Jeszcze Nawalenka próbuje zrobić wstęp znowu. To na moment jest światło. To jest też, to światło jest bardzo dziwne. No to jest takie światło, które nie przynosi nam nadziei tak naprawdę, bo za chwilę mamy tutaj tą sekundę małą w akordzie. To jest tak bolesny fragment. I to wszystko jest pianissimo. I nagle niespodziewane appassionato fortissimo i zakończenie uderzaniem pięściami. Mnie ta etiuda za każdym razem bardzo porusza. I grałem ją publicznie już 300 razy, nie wiem, nie liczę, ale bardzo, bardzo dużo razy. I na bis, i na koncertach zawsze staram się grać. I za każdym razem tak samo mnie porusza. Czasem mnie koledzy muzycy pytają, czy wszystko jest tak przegrane. Mówią, już nie masz dosyć tego, bo to już przecież jest tyle grane, to tak znane, to już jest w ogóle, już nie chcą tego słyszeć. Nie rozumiem. Dla mnie moment, zanim zacznę tę etiudę, to jest moment, kiedy przenoszę się do Stuttgartu. Kiedy wchodzę w to, co Chopin czuł. I tak bardzo, że nawet teraz rozbolała mnie głowa od tych emocji. Emocje są niesamowite i tej etiudy nie da się zagrać bez tych emocji. I tak oto kończy się opus 10. Na zakończenie zapraszam Państwa do Pekinu, do Chin, gdzie dla tysięcznej chińskiej publiczności miałem przyjemność w 2017 roku wykonać koncert i między innymi tę etiudę wykonywałem, rewolucyjną w Chinach. Jak to dobrze, że jeszcze mnie do Chin potem wpuszczono, proszę Państwa. Bo wiecie Państwo sami, o co chodzi. Tragiczna muzyka. Tragiczna. Dziękuję Państwu bardzo i już jutro otwieramy opus 25. Dobranoc.